To jest 42 kilometry totalnego, maksymalnego jazgotu kibiców. To nie jest porównywalne z niczym. Najważniejszy projekt w całym Majorsie, czyli Boston, właśnie przechodzi powoli do historii. On już przeszedł, tak? No bo jak ukończyłem go, to już jest, to już jakiś tam etap tych przygotowań został zakończony, ale emocje w człowieku cały czas są, bo to jest, jeżeli chodzi o Boston, to jest no fenomenalny bieg, fenomenalna atmosfera i tak naprawdę wszystko jest wow. I tak naprawdę człowiek nie wie, jak ma poskładać te myśli i od czego zacząć. No ale chyba trzeba zacząć od tego, że się po prostu przyjechało do tego Bostonu z Nowego Jorku i trzeba było się odebrać ten pakiet, tak? Czyli w samym centrum Bostonu, w największym parku bostońskim, masz część miasteczka i główna droga, która prowadzi do firmy Prudential. Tam było całe to biuro zawodów, gdzie właśnie siedzibę miało i Expo, i organizatorzy. Wszędzie czuć atmosferę było maratonu, który tak naprawdę zbliżał się po prostu z minuty na minutę, z godziny na godzinę i tak naprawdę człowiek nie wiedział, czego się może spodziewać, bo pogoda w Bostonie jest bardzo, bardzo zmienna. Przyjechaliśmy do Bostonu i było piękne, piękne słońce i nie było w ogóle wiatru. I tylko żeśmy z Marcinem rozmawiali, że najfajniejsze byłoby to, żeby mieć taką idealną pogodę. No następnego dnia był jeden wielki ziąb, wiatr, wszystko po prostu fruwało i no takiej pogody nikt by sobie nie życzył. I od razu momentami przychodzi ci świadomość bodajże z 2019 roku, gdzie pogoda w Bostonie to było 1-2 stopnie Celsjusza, śnieg z deszczem i odmrożenia na trasie, tak? Więc takie skrajne emocje i myśli dochodziły do człowieka. Sam start? Start. To jest tak, że przyjeżdżacie na metę, tak naprawdę, przyjeżdża się na metę do tego parku, gdzie w połowie są rozstawione żółte autobusy, po 10 szkolnych autobusików, tych właśnie najbardziej znanych i rozpoznawalnych amerykańskich autobusów szkolnych. I macie strefę tak naprawdę otwieraną o godzinie 9. Ja miałem czwartą strefę startową, gdzie musiałem być w miasteczku o 9 rano, do 9.30 były autobusiki. Podjeżdża 10 autobusików, pakujesz się do autobusu i po prostu odjeżdża te 10 autobusików, przyjeżdżają następne autobusiki i zabierają następnych biegaczy. W sumie to zajmuje około 30-35 minut. Traf chciał, że z całego mojego przygotowania trafiłem na ostatnią kolejkę 10 autobusów, więc jadąc tam miałem najmniej czasu po przyjeździe do linii startu, do Huntington, miałem tak naprawdę 35 minut do dostania się na linię startu z autobusu. I jedziesz autobusikiem, takim małym, szkolnym autobusikiem, gdzie przez godzinę masz swoje kolana na wysokości swojej brody i po prostu martwisz się o to, żeby twoje nogi wytrzymały tą taką niewygodną pozycję. Ale czuć po prostu wszędzie tą atmosferę maratonu, tak? Tego się po prostu nie da opisać, to trzeba po prostu samemu jechać, przeżyć to, przebiec i mimo wszystkich niedogodności to jest maraton, który będę chciał jeszcze raz zrobić. Dojeżdżamy tym autobusikiem do szkoły w Huntington i tak naprawdę wysadzają nas na parkingu szkolnym. I wszyscy po godzinie jazdy tym autobusikiem, każdy chce do toalety, a oni mówią ci, nie, tutaj masz 35 minut i musisz, za 35 minut masz start, więc nie możesz iść tam do toalet, tylko tutaj masz taki namiot specjalny, rozstawiony, taki duży namiot jakby weselny, pod nim są rozłożone maty takiej grubości, jakby karimaty, kibelki i pod tym tak naprawdę namiotem możemy zdjąć rzeczy, w których przyjechaliśmy, bo musimy się tak ubrać na maraton, żeby nam było po prostu ciepło.
niezależnie od pogody, więc jeżeli ktoś przyjechał na już w stroju startowym, to po prostu przez te 2 godziny tak naprawdę marzł, bo temperatura pokazywało 12 stopni, pełne słońce, ale to taką pełną lampę, ale temperatura odczuwalna to było 3 stopnie przez wiatr, który tak naprawdę cały dzień wiał z nad oceanu. Więc było, cała trasa to było po prostu 42 km podlodowaty wiatr. Mimo że to była linia prosta, to cały czas no nie dało się za nikim schować, no bo w mojej strefie byli ludzie starsi, więc oni są po prostu ciut niżsi i no po prostu nie, no to była walka z wiatrem. Ale wracając do samego przygotowania w tym miasteczku, już jak byliśmy w Huntington, to korzystacie z toalety, rozbieracie się i tak naprawdę widzicie w oddali taką strefę witamy biegaczy z taką żółtą karteczką start. No więc ja patrząc na zegarek, mam jeszcze 20 minut, mogę się rozgrzać, zacząłem truchtać i gość mnie puka i mówi, musisz już iść na start. Ja mówię, ale start mam tutaj za chwilę, no ile, 100-200 metrów, a on mi mówi nie. To jest tylko informacja, że to jest droga na start, a ty masz 600 km do przetruchtania na linię startu i masz 20 minut. No więc wiadomo, że człowiek się rozebrał z reszty to, co miał, więc lekkim truchcikiem, oczywiście wszystko jest z górki, bo cały Huntington jest położony na wzgórzu, więc cały czas jakakolwiek trasa w stronę Bostonu to jest z górki. Właśnie podążam na linię startu. Po ponad kilometrze dociera do mnie, że po prostu robi się gęsto od ludzi. 8 tysięcy ludzi w mojej strefie i ja mam... I moja strefa jest jeszcze podzielona na 8 mniejszych, a ja mam na numerze startowym, słuchajcie, mam żółtą strefę, czyli ostatnią, a tutaj macie taką małą czwóreczkę, czyli ta strefa, taka podstrefa pokazuje, gdzie tak naprawdę będziecie oddzieleni od następnej linii biegaczy i to jest takie, kurde, no masz biec na złamanie 3 godzin, a tak naprawdę no jesteś na samiusieńkim końcu tego maratonu, tak? Człowiek sobie to układał w głowie, że to będzie w ogóle inaczej. Biegniesz na 3 godziny, na złamanie 3 godzin i mimo, że jesteś w ostatniej strefie, no to będzie luz i będziesz przygotowany do startów takie, jakie są w Europie. Szeroka trasa, no spoko, wyprzedzisz początek, tak? I później będziesz gnał. No niestety. Rzeczywistość okazała się w ogóle totalnie inna i tak naprawdę przez 2 kilometry w tych 8 tysiącach ludzi miałem, przez 2 kilometry, słuchajcie, miałem ludzi na wyciągnięcie ręki, więc przez pierwszy kilometr, półtora biegłem poboczem, czyli po ziemi, po chodnikach, po cudzych ogródkach, po krawężnikach, tylko uważałem, żeby sobie po prostu nie skręcić kostki, bo na samym początku mogłoby się okazać, że w ogóle nie dobiegnę do pierwszego pomiaru czasu. No później po tych 2 kilometrach jakoś się tak bardziej przerzedziło, aczkolwiek dalej mówię, w odległości na wyciągnięcie ręki może troszeczkę więcej, czyli 1,5 metra miałem za każdym razem człowieka obok siebie. Takie przerzedzenie większe zrobiło się na 5 kilometrze, gdzie miałem czas, biegłem na czas 2:57-2:58. I tak udało mi się dobiec do 15 kilometra, gdzie na 15 kilometrze miałem ludzi z poprzedniej strefy. Czyli ludzi, którzy biegli w niebieskiej strefie, wystartowali przede mną prawie godzinę wcześniej i biegli na 6-8 godzin, na taki czas, więc znowu wbiłem się w ludzi, gdzie tak naprawdę nie miałem jak rozwinąć tej prędkości, tak? Trasa maratonu cała to było 2 pasy, jeden pas w jedną, drugi w drugą dla samochodów plus pobocze, tak? I to było oddzielone barierkami, gdzie ludzie stali, bo tak naprawdę Boston idzie, cała trasa maratonu bostońskiego idzie przez wsie. To jest niesamowite, że najstarszy maraton i człowiek by oczekiwał czegoś takiego szerokich ulic jak w Chicago, czy w Nowym Jorku, czy nawet w Londynie, a tutaj tak naprawdę biegniemy taką
wiejską uliczką między jednym malutkim miasteczkiem, a drugim, trzecim, czwartym i tak naprawdę no jakoś te 20-30 tysięcy ludzi musi się zmieścić. Więc te wodopoje są ustawione tak po skosie i tak, mamy cztery stoliki z izotonikiem, cztery stoliki z wodą i później 20 metrów mamy takiej strefy do wyrzucenia kubeczka, więc Amerykanie mają to do siebie, że on po prostu bierze, łapie izo, pije i staje. On nie biegnie. Oni mają taką tendencję i to zauważyłem na każdym wodopoju, na każdym punkcie z nawodnieniem, bo każdy punkt był co 2,5 kilometra. Więc to też było to momentalnie powtarzalne za każdym razem. 2,5 kilometra i trzeba było sobie w głowie po prostu ustalić, że masz ludzi, którzy tak naprawdę dobiegają do picia i stają. Więc to też jest takie wybijające mocno z rytmu. Starając się kontrolować czas na maratonie, chciałem pobiec z kilometrów, czyli ręcznie lapować co kilometr trasę. I Marcin mi powiedział, leć na automacie. I to była chyba najbardziej taka sugestywna dla mnie do wbijania się cały czas w rytm informacja, żeby kontrolować pomiar czasu z zegarka z oznaczeniami, tylko że te oznaczenia kilometrowe skończyły się po 8 kilometrze, a później się wbiły tylko mile, więc to już było w ogóle następną tragedią taką w głowie, gdzie w sumie dobrze, że tego nie zrobiłem, aczkolwiek cały czas próbowałem się ratować zegarkiem i określać rzeczywiste tempo, a nie nadrabiając to, co musiałem wyprzedzać ludzi. No mówię, do 15 kilometra szło wszystko na 2,57-2,58. Niestety później pokonało mnie podbiegi, nie zbiegi, tylko podbiegi i ilość ludzi po prostu na trasie. Słuchajcie, tak naprawdę złamanie bariery 3 godzin tak na luzie do tego, co jesteśmy przyzwyczajeni u nas w kraju, to musiałbym wystartować z pierwszej strefy. Z takich jeszcze nietypowych sytuacji, które się odbyły, to był pomiar czasu, który tak naprawdę w Bostonie w czwartej strefie padł na 25 do 35 kilometra i dobrze, że nie wiedziałem o tym, bo już w ogóle by człowiek się jeszcze dodatkowo stresował, ale Marcin, który przyjechał na 27 kilometr, patrząc na aplikację, jak mnie śledził, to nie było pomiaru, więc osoby, które mnie w ogóle tego dnia śledziły, to po prostu nie widziały mnie od 25 do 35 kilometra, więc to było później w rozmowach, było odczuwalne, że tak naprawdę no, mieli wrażenie, że zszedłem, że coś mi się stało, że nie dałem rady. Powiedziałem, na czworaka, a ukończę ten bieg. Żebym nie wiem co, miał nawet i go kończyć na 8 godzin jako ostatni biegacz, to bym go po prostu, słuchajcie, ukończył. No nie ma możliwości zejść z trasy na maratonie bostońskim. Mimo, że patrząc na pierwsze nieoficjalne wyniki, wystartowało 29 tysięcy, a łącznie w oficjalnych wynikach jest, że ukończyło 25 tysięcy, czyli gdzieś 4 tysiące ludzi po prostu zeszło z trasy. Atmosfera na trasie. To jest 42 kilometry totalnego, maksymalnego jazgotu kibiców. To nie jest porównywalne z niczym. Tego się nie da. Jak mówiłem, że w Nowym Jorku jest dużo kibiców, albo w Londynie, gdzie naprawdę widać tą radość, tą euforię, to widzicie to wszystko w oddaleniu. Jest tam sporo, jest dużo kibiców, oni są rozstrzeleni na dużej szerokości. A tak naprawdę tutaj, na wąskiej uliczce, masz non-stop każdego, na każdym metrze jest jeden, dwoje, troje, pięcioro, dziesięcioro ludzi. No i takie sławetne miejsca typu college, damski college na 25 kilometrze, gdzie dziewczyny stoją skąpo ubrane z różnymi tekstami na karteczkach. I tak, one potrafią zagłuszyć nawet chyba najlepszą muzykę i najlepsze słuchawki. Więc tak, jest to wrażenie. Cały czas jest atmosfera, cały czas jest ten doping. Tam nie ma, tam nie ma w ogóle fragmentu, nie wiem, 20 metrów wolnej przestrzeni. Tam cały czas są ludzie. Grillują,
Najfajniejsze jest to na przykład, że dają swoje rzeczy, czyli znowu wracamy do kultury amerykańskiej na maratonach, czyli podawanie po 20, 25 kilometrze chusteczek. Zwykłych takich wyciąganych chusteczek, żeby człowiek, biegacz mógł sobie otrzeć czoło, czy w ogóle w jakikolwiek sposób skorzystać z tej chusteczki, tak? Później są takie strefy, gdzie można wyrzucić tą chusteczkę. Był pan z paletą wody na 38 kilometrze, z taką gigantyczną paletą wody, w małe buteleczki, takie po 150 ml, takie jak dla dzieci. Oczywiście woda była taka, jaka podawana na trasie. Starsza pani siedziała na wózku inwalidzkim z taką tacą i miała podkręcane te małe buteleczki, więc można było podbiec, złapać tą małą buteleczkę, a pan stał i sukcesywnie dostawiał tą wodę, więc to też taki fenomen, że dostajesz wodę tą od ludzi, dostajesz tą, którą organizator ci ją zapewnia, tak, żebyś nie miał problemów żołądkowych. Jeżeli chodzi o same te strefy, no to jeszcze są strefy z wazeliną, bo można się mocno poobcierać. Warunki atmosferyczne na trasie dają pole do popisu, więc jeżeli ktoś ma problemy z obtarciami, to warto jest korzystać, bo pogoda jest mocno zmienna w Bostonie z minuty na minutę, co 10 minut się potrafi zmienić, więc jak ktoś ma takie problemy, to warto wziąć to pod uwagę. Za każdym razem pierwsze co to się zastanawiałem podczas całego maratonu, o wgórzu w złamanych serc. Czy dam radę, dobiegnę do niego cały i zdrowy, czy jednak pokona mnie tak jak większość biegaczy, bo niestety. Wzgórze złamanych serc i wszystkie podbiegi i zbiegi potrafią dać bardzo w kość. Tak naprawdę to nie są trzy górki, tylko cztery górki. Jedna pierwsza jest taka bardzo delikatna, później jest druga, trzecia i ta ostatnia, czwarta. Mówi się, że trzy, no ale przyjmijmy, że są te cztery. I przed samym podbiegiem na wzgórzu złamanych serc jest taki biały kwadrat z takim sercem i tam jest napis, że tu zaczyna bić twoje serce. I człowiek widzi taki biały kwadrat z tym czerwonym sercem i widzi ten po prostu gigantyczny, długi, ciągnący się mozolnie podbieg. Te podbiegi może nie są takie bardzo wysokie, co bardzo długie i takie rozciągnięte, więc tak naprawdę to wzgórze złamanych serc ma, ja myślę, że z 700 metrów takiego ciągłego podbiegu pod górę i na samym szczycie jest napisane: tu kończy się twoje serce, zdobyłeś to. Zdobyłeś wzgórze złamanych serc i łza się ciśnie. Nawet jak do tej pory pomyślę o tym, to gdzieś w środku, w człowieku jest to, że po prostu dobiegł. Tak naprawdę chyba każdemu biegaczowi, tak jak już w poprzednich materiałach rozmawialiśmy z Olą, każdy za każdym razem chce dobiec do tego, wbiec na to wzgórze, a później to już niech się dzieje, co się ma dziać. I tak samo było u mnie. Aczkolwiek widząc obraz na drugim podbiegu kobietę, która już się rozciągała o barierkę i o latarnię, już wiedziałem, że jest coś nie halo, bo i później za chwilę mężczyzna jakiś się rozciągał. No i na tym ostatnim, tym wzgórzu złamanych serc, widziałem kobietę, jak po prostu dobiegałem do niej, ona rozciągała przywodziciele, więc była w pozycji klęczącej. Jak ja już się z nią zrównałem, to ona po prostu wchodziła na czworaka. Więc to widzicie kobietę w wieku około 40 lat, która przebiegła 34 kilometr i tak naprawdę pod to wzgórze ona idzie na czworaka, więc to też robi gigantyczne wrażenie. Nie wiem, czy ta kobieta ukończyła ten maraton, czy nie, bo nie spojrzałem na numer startowy, chyba nawet bym go później już nie zapamiętał, bo jak wbiegłem na metę, to po prostu pierwsze, co zrobiłem, jak dostałem medal, znaczy jeszcze nie dostałem wtedy medalu, przebiegłem linię mety, to po prostu wyciągnąłem telefon, zadzwoniłem do rodziny i po prostu łzy tak leciały ze szczęścia, bo to już czas to już był drugorzędny, najważniejsze było po prostu ukończenie Bostonu, tak, bo w Bostonie są wszystkie emocje każdego jednego maratończyka. Macie zachwyt, szczęście,
smutek, no wszystko, co sobie tylko biegacz może wyobrazić, to zostaje w Bostonie. A jeżeli chodzi o samą końcówkę Bostonu, to biegacie ostatnie 2 kilometry po zamachu bombowym. Ostatnie 2 kilometry to są barierki. Policjanci przez 2 kilometry są rozstawieni tak na wysokość własnych rąk. Później się ta ochrona zwiększa, więc tak naprawdę, no i poza tym się robi szersza ulica, tak, no bo to są główne ulice, jedna z głównych ulic Bostonu, więc ona już wtedy ma po 2-3 pasy w jedną, w drugą stronę, plus jeszcze pobocza, chodniki, ale są barierki typu jedna barierka, policjanci, później są takie specjalne krzyżaki z reklamami, później następna barierka i dopiero są kibice, więc już teraz faktycznie bezpieczeństwo po zamachu bombowym jest perfekcyjne i ochrona biegaczy jest najważniejsza i ludzi. Jak wbiegłem na metę, to mówię, czas 3:08:30. Wewnętrznie gdzieś jest niesatysfakcjonujący, bo cały sezon zimowy przepracowałem w 100% albo nawet na 110%, ale słuchajcie, ten medal rekompensuje wszystko. Ten jednorożec, który jest od 126 lat, a tak naprawdę 136 lat, w herbie Bostonu, no, rekompensuje wszystko. I nawet już jak człowiek nie zrobi tego założenia, które miał, to jest po prostu przeszczęśliwy, że mógł w ogóle to zrobić, ukończyć, przebiec i no, to jest spełnienie każdego maratończyka, to jest spełnienie marzeń, więc tutaj to są emocje, które chyba będą do końca życia z człowiekiem. Na pewno zadajecie sobie pytanie, dlaczego jest jednorożec. Wygooglowałem i z takich informacji, które zdobyłem, to Boston Athletic Association powstał 136 lat temu. W herbie jednego z założycieli był jednorożec i to jest najprawdopodobniej chęć upamiętnienia właśnie tego, że jednorożec to jest coś, co człowiek próbuje zawsze osiągnąć, a nie jest w stanie. To jest tak zwana pogoń za jednorożcem, czyli tak naprawdę pokonujemy 42 kilometry w chęci złapania tego, o czym cały czas marzymy, więc tutaj marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia samemu, więc każdy Boston to jest spełnienie marzeń, tak jak już mówiłem, maratończyka, więc no. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o jednorożca, który jest nieustannie od 126 lat na maratonie, a w herbie Boston Athletic Association od 136. Dodatkowo te emocje na Bostonie też były takie, że to była 50. rocznica możliwości startu, udziału kobiet w maratonie, więc to też było takie gigantyczne przedsięwzięcie dla płci pięknej, dla kobiet, że mogą już oficjalnie startować bez żadnych podszywania się pod kogoś innego, bez inicjałów albo wtargnięcia na trasę maratonu bostońskiego, więc tu było bardzo dużo pań i pierwsza kobieta, która przebiegła maraton bostoński, też była, więc Katherine też brała w tym udział. Widziałem, jak udzielała wywiadów, więc fantastyczne też dodatkowe przeżycie. Ola mówiła, że to, co trzeba najważniejsze przywieźć z Bostonu, to kurtka. Pokażę. Tak, kurtka 126. maratonu bostońskiego. Jest moja. Też jest wyszyta. Jednorożec jest wyszyty, nie jest naklejony, jest wyszywany. Faktycznie, jak się chodzi po Bostonie, to widać te kurtki. Najstarszą, jaką udało nam się znaleźć, to była z 1996. Był starszy pan, który miał kurtkę właśnie z wyszytą datą. 1996 rok, kurtka bostońska. I one faktycznie różnią się odcieniami, kolorami, detalami minimalnymi na kurtce, ale zawsze jest to Adidas i jest to jednorożec, więc mam swoją, tak jak obiecałem, zdobyłem, kupiłem, jestem z niej mega dumny. Zrobione Chicago, Berlin,
Nowy Jork, Londyn, zrobiony Boston. Teraz czas na ostatnie, czyli pozostałe Tokio i cała gwiazda będzie moja. Ale do Bostonu to jeszcze na pewno wrócę.